Kuzynka do nas przyjechała drugi raz, była z nami, spędziła Boże Narodzenie i Nowy Rok. Teraz przyjechała na Wielkanoc. Sprawia nam to wielką radość i sprawiamy sobie nawzajem wielką radość. Ona nam, a my dla niej. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy jej pomagać i razem być. I myślę, że nasze więzi coraz bardziej będą się zacieśniać. Nie jest to decyzja jednorazowa, bo my z mężem bierzemy już od dobrych kilku, nawet kilkunastu lat. To jest trzecie pokolenie tych dzieci, bo te, które wcześniej do nas przyjeżdżały, są już dorosłe, samodzielne. W tej chwili już wyprowadziły się, bo na początku były dzieci z domu dziecka, z Podbrodzia, z Nowowilejki. Teraz bierzemy dzieci z Bujwic. Dwóch chłopaków, rodzeństwo, przyjeżdżają do nas chyba już trzeci rok. Mam ogromną satysfakcję, dlatego że dzieci bardzo chciały przyjechać. I muszę powiedzieć, że z takim smutkiem rozmawiałam z dziećmi, które zostały tam jeszcze w Niemęczynie. Pytam, jedziesz do Polski, jedziesz do rodziny? Nie, bo nikt mnie nie zaprosił. I także myślę, że w przyszłym roku i dzięki właśnie również mediom będzie można było więcej rodzin zdobyć. I proszę Państwa, mamy na przykład rodziny ze Śląska, z miejscowości Pszczyna, z Warszawy, z Łomianek, Ostrołęki, z Augustowa. Pierwszy raz tym razem wzięliśmy Pawła i to tak spontanicznie wyszło. To z inicjatywy bardziej mojego brata, on po prostu pierwszy zainicjował, a ja się zaraziłam i mówię, jak już mamy razem, spędzamy razem te święta wielkanocne, no to i tym dzieciakom będzie raźniej i my też z córkami się zdecydowałyśmy, żeby ugościć chłopca właśnie z Litwy. Jakiś taki po prostu odruch, a jak te dzieci przyjechały do nas raz, to praktycznie za każdym razem zapraszamy. Po takich rozmowach w rodzinie zdecydowaliśmy się spróbować, chociaż dla mnie to była dość trudna decyzja. Nie wiedziałam, czy sprostam, czy dziecko będzie zadowolone, bo nie mamy dzieci już w wieku do Janki, ale myślę, że dobrze nam się potoczyła. Co historia? Bardzo fajnie, bardzo podoba się.